Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Atmosfera jest bardzo gorąca. To nie jest żart, ale można się śmiać. Proszę Państwa, przed nami przecudowny, naprawdę przecudowny, nawet bym powiedziała modowo-bajeczny wieczór. I jak mawia Karl Lagerfeld, znany niemiecki projektant mody, moda żyje zmianą, a dzisiaj będzie się zmieniało na tej scenie i to wielokrotnie. W imieniu prezydenta miasta Żory, pana Waldemara Sochy, witam Państwa bardzo serdecznie na Be Fashion 2013. Na jednym z nielicznych wydarzeń modowych na Śląsku porównamy zarówno profesjonalnych, jak i młodych, zdolnych, nietuzinkowych projektantów mody. Żory Be Fashion to odpowiedź na zapotrzebowanie całego środowiska związanego ze światem mody. Twórcy z całej Polski będą udowadniać, że nie tylko Żory, nie tylko Śląsk, ale cała Polska żyje modą. Tegoroczna edycja imprezy składać się będzie z trzech części. Podaję Państwu menu na dzisiejszy wieczór. Na przystawkę finał ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów Be Fashion. Potem wchodzi danie gala dyplomowej absolwentów kierunku wzornictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. To jest gala dyplomowa młodych absolwentów. A na koniec na deser, proszę Państwa, pokaz mody kolekcji Wiosna-Lato pani Nataszy Pawluczenko. Proszę Państwa, dzisiejsze wydarzenie jest opatrzone wejściem nowej technologii, aktualnie wdrażanej na teren Polski, na polski rynek. Nazywa się to Adbox. W strefie Adbox Wi-Fi znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące dzisiejszych pokazów oraz partnerów. Jakie są trzy kroki, aby znaleźć się w Adbox? Pierwszy, należy wejść w ustawienia Wi-Fi. Potem należy wybrać Adbox Wi-Fi, a potem następnie wejść w przeglądarkę www. Poniżej sceny znajduje się baner z informacją, jak wejść do tej strefy Adbox. Króciutko Adbox. Adbox to rodzaj intranetu. I ja się nie przejęzyczyłam. Intranetu, nie internetu, tylko intranetu. Wewnętrznej, zamkniętej strefy komunikacji generowanej za pomocą Wi-Fi. Jest to strefa Adbox, dostępna dla wszystkich urządzeń mobilnych, czyli smartfony, tablety, laptopy. Ideą Adboxu jest zamiana materiałów drukowanych na formę elektroniczną. Proszę Państwa, może zróbmy to tak. Przeczytam teraz organizatorów i po każdym z organizatorów Państwo raz klaśniecie, żeby jednak ten wieczór nabrał tempa, ponieważ organizatorów mamy wielu, a także jest wielu współpracowników oraz patronatów medialnych. Myślę, że tym samym ruszymy trochę to powietrze. Proszę Państwa, zobaczymy, jak się sprawdzacie. Organizatorami Żory Be Fashion są miasto Żory. Brawo. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Partnerami imprezy są Natasza Pawluczenko, Hermes 24, Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol, Salon Urody Delusz, Salon Fryzjerski Heirmania, Atelier Fryzjerskie K&D, Salon Fryzjerski Revlon, Deichmann Obuwie, Hotel Kameleon, Adbox. Wydarzenie przygotowano przy współpracy z telewizją TVS. Patronat medialny objęły telewizja TVS, telewizja TVT, telewizja TV Żory, no dobrze, Radio SK, Radio Vanessa, Dziennik Zachodni, Gazeta Żorska, Tygodnik Regionalny Nowiny, no nie, no ale równo. Tygodnik Regionalny Nowiny, portal naszemiasto.pl, portal jasnet.pl, portal żory24.pl, portal dużory.pl. Na noc z muzyką zapraszamy na ulicę Boryńską 7 do klubu Ambasada. Bardzo dziękuję. Teraz ja dla Państwa. Proszę Państwa, przed nami część pierwsza.
Zapraszamy na pierwsze wydarzenie artystyczne, konkurs Be Fashion, organizowany przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Tematem konkursu była konstrukcja, a minimalizm. Zadaniem było zaprojektowanie ubioru opartego na prostych, podstawowych bryłach geometrycznych, w którym poprzez odpowiednio dobraną konstrukcję i ograniczając się do minimalizmu plastycznego oraz wykorzystując technologiczne narzędzia, twórca uzyska proste formy odzieżowe, idealnie scalające się z sylwetką użytkownika. Proszę Państwa, chciałabym teraz przedstawić jury, znamienite jury, które będzie oceniało te prace. Przed Państwem projektantka mody, pani Natasza Pawluczenko. Kierownik Katedry Wzornictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, doktor inżynier Monika Bogusławska-Bączek. Bardzo serdecznie witamy także prorektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, magister Magdalenę Wierzbik-Strońską. W naszym jury zasiada także doradca prezydenta do spraw polityki i promocji i informacji Anna Ujma. Oraz kreator mody Michał Starost. Proszę Państwa, jury będzie oceniać prace konkursowe po każdym pokazie w skali od 1 do 5. Więc na Państwa oczach de facto wyłoni się zwycięzca tego konkursu. To nie będą jakieś zamknięte obrady w jakimś pokoiku przy ogromnej ilości fantastycznych owoców oraz szampana, tylko tutaj przy nas, bez namawiania się, każdy będzie musiał ocenić i to Państwo będziecie widzieli, jak to się będzie kształtowało. Proszę Państwa, a jest się o co bić. Miejsce pierwsze to staż w pracowni pani Nataszy Pawluczenko oraz nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Jest to zwolnienie z opłaty wpisowej i pierwszej raty czesnego na studia oraz maszyna do szycia. Drugie miejsce to nagroda ufundowana przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, zwolnienie z pierwszej raty czesnego za studia oraz tablet. A miejsce trzecie to nagroda ufundowana oczywiście przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, zwolnienie z opłaty wpisowej oraz MP4. Proszę Państwa, niech się już zacznie. Modelki z tyłu drżą, żeby już wyjść i pokazać Państwu te cuda, które przymierzały dzisiaj od rana. Muzyka. Praca pani Małgoszaty Tobiszowskiej o nazwie Mała Biała. Przed Państwem praca Agnieszki Warsz, strój z kolekcji Geo. Poprosimy o oceny. Dziękujemy bardzo. Pani Dominika Beus-Trianzium. Praca pani Dominiki Beus o nazwie Trianzium. Prosimy o ocenę. Przed Państwem praca pana Łukasza Podwika, Elegant Geometry. Prosimy o oceny. Przed Państwem praca pani Katarzyny Kałuży o nazwie Armor. Woo!
Pan Michał Jesz. Jego praca Supernowa. Praca pani Jagody Kwiatkowskiej, barokowa czerń. Dziękujemy za ocenę. Pani Magdalena Kowalczyk. Black and accent. Prosimy o oceny. Praca pani Aleksandry Dec. O nazwie Papilio. Praca pani Magdaleny Greli, Geometria. Prosimy o ocenę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim konkursowym pokazom. Jeszcze raz nagrodźmy ich brawami. Zdolni młodzi ludzie, którzy będą nas ubierać. Proszę Państwa, ten konkurs będzie miał rozstrzygnięcie w dalszej części, a teraz przed Państwem pokaz. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest organizatorem niezwykle ważnej imprezy. Jest to gala dyplomowa. Jest to pokaz mody prezentujący najlepsze kreacje dyplomowe pierwszych absolwentów Katedry Wzornictwa Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, obronione w roku akademickim 2012-2013. Katedra Wzornictwa każdego roku kształci około 30 młodych projektantów ubioru, którzy przez 4 lata nauki zdobywają wiedzę i doświadczenie praktyczne przygotowujące do zawodu projektanta. Efekty tej wieloletniej edukacji pracy twórczej będzie można zaobserwować właśnie podczas takiego pokazu gali dyplomowej. To artystyczne wydarzenie ma na celu umożliwienie młodym debiutantom zaprezentowanie swoich osiągnięć szerokiemu gronu odbiorców, złożonemu z przedstawicieli instytucji publicznej, świata biznesu, producentów odzieży, obuwia, dodatków krawieckich i innych oraz znanym projektantom, przedstawicielom medii i sztuki. Ideą jest promocja najzdolniejszych absolwentów Katedry Wzornictwa Wyższej Szkoły Technicznej, którzy wkraczają w konkurencyjny rynek pracy. Ta gala dyplomowa to prestiżowy pokaz o ogromnym znaczeniu, nie tylko ze względu na to, że jest ukoronowaniem wieloletniego procesu kształcenia studentów, ale również dlatego, że jest częścią pierwszym tego typu wydarzeniem, przecież tak ważnym w życiu każdego twórcy. Gala dyplomowa to wydarzenie, w które angażują się nie tylko sami projektanci i ich promotorzy, ale także władze i przedstawiciele uczelni i władze miasta Żory. Proszę Państwa, przed Państwem właśnie taka gala dyplomowa to bardzo ważny moment dla tych młodych twórców. Poproszę o muzykę. Pierwszy pokaz. Jest to praca pani Moniki Posyniak-Witek. Temat dyplomu: szach mat.
Jest to kolekcja damskich ubiorów pret-a-porter inspirowana stylistyką figur szachowych i symboliką gry. Promotorem profesor Sylwia Romecka, tytuł kolekcji, tak jak mówiłam, Szachmat. Szachmat to kolekcja damskich ubiorów pret-a-porter inspirowana stylistyką figur szachowych i symboliką gry. W asortymencie kolekcji przeznaczonej na sezon jesień-zima 2013 znajdują się wykonane z wełnianego flauszu żakiety, kurtki, jak również bluzki i spodnie z wysokogatunkowej bawełny. Źródło inspiracji odwołujące się do formy i kształtu figur szachowych przejawia się w postaci subtelnych cięć, obłych kształtów i charakterystycznych faktur. Kolekcja utrzymana jest w stylu klasycznym, przeznaczona dla kobiet w wieku 30+, jednak nie wiek jest tu wyznacznikiem odbiorcy, raczej styl i sposób życia oraz jaką rolę odgrywamy każdego dnia. Przed Państwem ten pokaz. Przed Państwem projektantka Monika Pasyniak-Witek. Wprowadź mi się w następny nastrój. Będzie to kolekcja Magdaleny Telliżyn. Temat dyplomu – Nieźle urodzeni. Kolekcja ubiorów damskich i męskich inspirowana książką Filipa Springera Źle urodzone – reportaże o architekturze PRL-u. Promotorem profesor Sylwia Romecka, tytuł Dobrze urodzeni. Dobrze urodzeni to kolekcja ubiorów damskich i męskich inspirowana architekturą modernistyczną. Kolekcja przedstawia syntezę myśli autorki na grę światłocienia, geometryczność form, przezroczystość przestrzeni oraz kolorystykę miasta. Dobrze urodzeni to dobrze ubrani, żyjący rytmem swojego miasta, poszukujący niestandardowych rozwiązań oraz szukający inspiracji w każdym dniu. Głównie niestandardowe materiały wykorzystane przy realizacji kolekcji to przezroczysta folia, której zadaniem było odnaleźć zarys
formy, sylwetki i ukazywać to, co w nas najlepsze. Dobrze urodzeni. Mniej znaczy więcej. Przed Państwem projektantka Magdalena Teliżyn. Przenosimy się w zupełnie inny klimat. Przed Państwem praca pani Katarzyny Ryt. Temat dyplomu: malarskie inspiracje w projektowaniu ubiorów unikatowych. Promotorem tych prac był profesor Ernest Zawada. Tytuł kolekcji: Minimal Art. Kolekcja prezentuje zestaw 5 sukienek wieczorowych inspirowanych wybranymi dziełami malarstwa minimalistycznego oraz własnymi kompozycjami malarskimi. Achromatyczne barwy bieli i szarości, zamknięte w proste geometryczne formy, stworzyły minimalistyczny klimat pełen elegancji, spokoju oraz funkcjonalności. Przed Państwem ta przepiękna kolekcja Minimal Art. Państwem projektantka Katarzyna Ryt. A teraz w swoją opowieść zabierze Państwa Kinga Grzesiakowska. Temat dyplomu: zjawisko
posteryzacji w ubiorze. Kolekcja ubiorów młodzieżowych Mod ID z wykorzystaniem autorskiej grafiki artystycznej. Promotorem była profesor Sylwia Romecka. Tytuł kolekcji Mod ID. Mod ID to kolekcja młodzieżowa, w której zastosowano technikę druku sublimacyjnego. W poszczególnych modelach wykorzystywane zostały autorskie projekty grafik, przedstawiające interpretacje damskich wizerunków. Kolorystyka oparta jest na czystych barwach, często zestawionych w kontraście. Proste, z pozoru formy odzieży, nadają kolekcji młodzieżowego charakteru. Ubrania przeznaczone są dla osób aktywnych w życiu społecznym i kulturowym, ceniących sobie oryginalność i wygodę. Mod ID. Grzesiakowska. Paulina Borowska. Temat dyplomu? Twórczość Gustawa Klimta jako inspiracja w projektowaniu ubioru unikatowego. Promotorem profesor Ernest Zawada. Kolekcja sukni wieczorowych inspirowana twórczością Gustawa Klimta, których fasony zaczerpnięte są z okresu secesji. Ubiory charakteryzują się bogatą ornamentyką, geometrycznymi aplikacjami. Uroku całości dodaje umiejętne łączenie zestawień monochromatycznych ze złocistymi zdobieniami. Twórczość Gustawa Klimta jako inspiracja w projektowaniu ubioru unikatowego. Thank you.
Przed Państwem projektantka pani Paulina Borowska. Gorąco, prawda? Ale z emocji, proszę Państwa, z emocji. Pani Klaudia Kwiecień. Temat dyplomu? Bańka mydlana. Efemeryczność mody we współczesnym świecie w kontekście autorskiej kolekcji ubiorów. Promotorem pani Sylwia Romecka. Tytuł kolekcji? Bańka mydlana. Jest to autorska opowieść o efemerycznym świecie mody. Fascynacja strukturą bańki mydlanej była inspiracją do powstania kolekcji. Wycinane metodą laserową kawałki szyfonu tworzą kompozycje barwnych, a zarazem ulotnych form użytkowych. Transparentność, warstwy i przenikanie się materiałów to główne cechy wyróżniające każdy model ubioru. Żakardowe i skórzane kurtki stanowią dopełnienie całości. Kolekcja stworzona została z myślą o młodych, romantycznych dziewczynach. Bańka mydlana. You don't know my name yet. By the time you walked away, already knew I couldn't fake it. I got this need for you, forming in my beating heart. Yesterday we're worlds apart. I got this neck for you. If you come closer, I can whisper in your ear. And if you wanna walk away, I'll tell you all the things I know you'd wanna hear. Państwem Klaudia Kwiecień. Kamila Ferenc. Temat dyplomu? Hanbok Boys. Kolekcja ubiorów męskich inspirowana koreańskim strojem narodowym. Promoterem profesor Sylwia Romecka. Tytuł kolekcji Hanbok Boys. Kolekcja Hanbok Boys to nowe spojrzenie na modę męską. Każdy model łączy w sobie elementy ubioru zachodniego i koreańskiego hanboku, zachowując jednocześnie młodzieżową estetykę w eleganckim stylu. Zdecydowane kolory czerni, bieli i czerwieni, czyste linie i formy nadają ubiorom wyrafinowanego wyrazu, a dzienniowe i skórzane dodatki dodają młodzieżowego luzu. Kolekcja zbudowana jest z 6 modeli, na które składają się długie i krótkie spodnie, męskie spódnice, t-shirty, bluzki i kaftany bez rękawów, a także skórzane kamizelki, paski i rękawiczki, dzieninowe maski i getry. Kolekcja skierowana jest do mężczyzn, którzy nie boją się łączyć klasyki z nietuzinkowymi elementami i lubią wyglądać wyjątkowo. Hanbok Boy to mężczyzna o zdecydowanej i otwartej osobowości, lubiący ryzyko.
Państwem Kamila Ferenc. Proszę Państwa, przed Państwem Anna Krzemień z pracą pod tytułem Po drugiej stronie wyjścia. Mistycyzm labiryntu. Poszukiwanie nowych sposobów konstrukcji w kolekcji współczesnych ubiorów damskich. Promotorem tych prac jest doktor inżynier Monika Bogusławska-Bączek. Tytuł kolekcji Po drugiej stronie wyjścia. Zaprojektowana kolekcja to eksperymentowanie z formą i przestrzenią. Motywem przewodnim są labirynty, ich forma, kształt i symbolika. Kolorystyka kolekcji to kontrast bieli i czerni. Prezentowane ubiory cechuje oryginalna konstrukcja zmieniająca geometryczne bryły w formy użytkowe elementów odzieżowych. Awangardowe kształty ubiorów z niepokojącymi labiryntowymi wzorami podporządkowują sobie ludzkie ciało i sprawiają, że człowiek znika w nich w środku i staje się celem mozolnej drogi przez labirynt. Po drugiej stronie wyjścia. Przed Państwem Anna Krzemień. Proszę Państwa, przed Państwem praca dyplomowa Eweliny Polak. Temat dyplomu: ażurowa relacja, nowa estetyka w ubiorze wykorzystującym technikę makramy. Promotorem tego dyplomu jest pani profesor Sylwia Romecka, tytuł kolekcji Ażurowe relacje. Ażurowe relacje to kolekcja ubiorów okazjonalnych, wykorzystująca technikę makramy, która nadaje jej niepowtarzalny charakter dzięki przezroczystości zastosowanych splotów oraz zróżnicowanej grubości sznurka. Kolekcja składa się z sukienek o prostych geometrycznych formach, zaprojektowanych w celu podkreślenia wyjątkowej estetyki techniki makramy. W sukienkach zastosowano nietypowe rozwiązania dekoltu. Uwaga została zwrócona na plecy kobiety. Kolekcja skierowana jest do kobiet ceniących sobie oryginalny styl i elegancję w ubiorze. Gama kolorystyczna została ograniczona do 2 kolorów, beżu i brązu. Elementem wyróżniającym każdy model są autorskie dekoracje ażurowych splotów wpływające na kompozycję i estetykę ubioru. Przed Państwem ażurowe relacje. Senza fine, tu
trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Pani Ewelina Polak. Proszę Państwa, a teraz praca dyplomowa pani Agaty Momaciuk. Temat dyplomu: Mongolia, magia i mistycyzm. Kolekcja ubiorów młodzieżowych inspirowana kulturą i wydarzeniami, wierzeniami Mongolii. Przepraszam. Promotor: profesor Sylwia Romecka. Inspiracją dla kolekcji był szamanizm, wierzenia oraz kulty ludów Mongolii. Choć temat był wyjątkowo wymagający i przesycony symboliką, propozycje ubiorów wyróżniają się nowoczesną formą i utrzymane są w rockowej stylistyce. Kolekcja składa się z 6 sylwetek damskich. W skład jej asortymentu wchodzą długie i krótkie spodnie, podkoszulki, kurtka i kamizelka. Wszystkie modele oparte są na kontraście czerni i bieli z wykorzystaniem akcentów błękitu i srebra. Mongolia, magia i mistycyzm. Yeah.
Agata Momafiuk. Drodzy Państwo, absolutnie namawiam do otwarcia wszystkich okien, które są możliwe do otwarcia. Pokaz mody pokazem mody, ale przecież nie możemy się tutaj wspólnie udusić, prawda? Dziękuję bardzo panu. Otwórzmy to. Joanna Siwkiewicz. Projektowanie form odzieży unikatowej inspirowanej baśniami Andersena. Proszę Państwa, promotorem tej pracy dyplomowej był profesor Ernest Zawada. Tytuł kolekcji Surrealistyczna baśń. Kolekcja ubiorów unikatowych inspirowana twórczością Hansa Christiana Andersena o charakterze surrealistycznym składa się z dopasowanych gorsetów podkreślających walory sylwetki kobiecej i spódnic maxi. Kreacje cechują się bogatą kolorystyką i różnorodnością faktur. Ubiory mogą być traktowane jako kostiumy sceniczne. Przed Państwem surrealistyczna baśń. Przed Państwem Joanna Siwkiewicz, świeżo upieczona projektantka. Z krainy baśni Andersena przeniesiemy się na wschód. Są to prace pani Beaty Dziadkowiec. Temat dyplomu – wschodem malowane. Projektowanie plastyczno-konstrukcyjne kolekcji strojów damskich inspirowanych sztuką Orientu. Promotorem była pani doktor inżynier Monika Bogusławska-Bączek. Tytuł kolekcji Alter Ego. Kolekcja damska na sezon jesień-zima inspirowana japońską zbroją samuraja i ubiorem wojowników ninja. Kolekcja utrzymana jest w kolorze czarnym z akcentami czerwieni, wykonana z ekologicznej skóry. Przeznaczona jest dla kobiet silnych, eleganckich i odważnych. Składa się z płaszczy i tunik przewiązanych szerokimi pasami oraz dopasowanych spodni. Nieco mroczny styl nadaje tej kolekcji tajemniczości, która intryguje i budzi w nas nasze alter ego. Dodatkowym elementem w kolekcji są oryginalne buty na koturnie, które były wykonane przez samą projektantkę. Alter ego. Thank you.
Krampka, Beata Dziadkowiec. Proszę Państwa, przenosimy się w zupełnie inny świat, który zabierze nas pani Patrycja Wiatr. Symbioza tradycji i trendów, kolekcja ubiorów damskich, wykorzystująca różne techniki dekoracji. Promotem była profesor Sylwia Romecka. Symbioza tradycji i trendów to kolekcja inspirowana architekturą oraz motywem plastra miodu, który wykorzystany został w różnych technikach zdobienia materiału. Uzyskany w ten sposób efekt nadał kolekcji niepowtarzalny wygląd i charakter. W poszczególnych modelach zastosowane zostały takie rozwiązania technologiczne jak wytłaczanie, pikowanie, wycinanie oraz obróbki ręczne. Połączenie naturalnej kolorystyki zaczerpnięte z przyrody razem z interpretacją tematu inspiracji pozwoliło stworzyć kolekcję ubiorów opartych na prostych formach i miękko układających się liniach konstrukcyjnych w poszczególnych elementach asortymentu odzieży. Symbioza tradycji i trendów to propozycja 8 modeli stworzonych dla wymagających kobiet, które cenią sobie wysoką jakość naturalnych włókien oraz zwracają uwagę na wykończenie ubioru. Kolekcja na sezon jesień-zima zawiera w sobie wełniane płaszcze, żakiety, spodnie, skórzane spódnice oraz dzianinowe bluzki. Przed Państwem symbioza tradycji i trendów. Patrycja Wiatr. Proszę Państwa, ostatni pokaz z naszej wielkiej gali dyplomowej. Ostatnia nasza projektantka to pani Mirosława Szałasta. Temat dyplomu: kolory Górnego Śląska. Adaptacja wzornictwa i elementów konstrukcyjnych śląskiego stroju ludowego we współczesnych ubiorach damskich. Promotorem dr inżynier Monika Bogusławska-Bączek.
Kolekcja współczesnych ubiorów damskich inspirowana konstrukcją, wzornictwem i kolorystyką bytomskiego stroju ludowego panny występującego na przełomie XIX i XX wieku na Górnym Śląsku. Charakterystyczne cechy kolekcji to nowoczesne konstrukcje podkreślające biodra przestrzennymi elementami konstrukcyjnymi i wielowarstwowość ubiorów zaprezentowana w zupełnie nowej odsłonie. Głównymi kolorami kolekcji są biel i czerń z wykorzystaniem akcentów w trzech zasadniczych barwach: niebieski, żółty, czerwony, zastosowanych w tkaninach, wzorach i dodatkach. Oryginalnymi elementami wzorniczymi kolekcji są motywy kwiatowe wykonane nowoczesną techniką haftu komputerowego. Dzięki tym haftom i niespotykanej konstrukcji stroje przypominają wazony z bukietami kwiatów. Kolory Śląska to kolekcja inspirowana bogatym i oryginalnym folklorem Górnego Śląska. Przed Państwem kolory Górnego Śląska. Sława Szałasta. Proszę Państwa, to koniec naszych pokazów gali dyplomowej. Na scenę poprosiłabym panią Monikę Bogusławską-Bączek, przewodniczącą jury. W imieniu promotorów chciałam podziękować za to, że mogliśmy zorganizować tutaj u Państwa tą galę. Dziękuję bardzo władzom miasta Żory. Dziękuję szkole WST za to, że możemy kształcić tak wspaniałą młodzież. Promotorom, nauczycielom. A teraz, proszę Państwa, chciałabym ogłosić wyniki. Proszę Państwa, mamy pewien problem, ponieważ mamy ex aequo dwa miejsca. I w związku z tym, proszę Państwa, będziemy prosili dwóch projektantów, panią Katarzynę Kałużę i pana Łukasza Podwika o dogrywkę. Duże brawa poproszę.
I proszę Państwa, wszystko stało się jasne. Proszę Państwa, trzecie miejsce zajęła Magdalena Kowalczyk i uzyskała nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. To jest zwolnienie z wpisowego na pierwszy rok oraz MP3. Zapraszam panią Kowalczyk, Magdalenę. Państwa, drugie miejsce zajął pan Łukasz Podwojka i uzyskał nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Techniczną, czyli zwolnienie z wpisowego na pierwszy rok oraz pierwszą ratę czesnego, jak też tablet. Zapraszam, panie Łukaszu. Musi aż z widowni do nas dojść. Zapraszamy. I proszę Państwa, pierwsze miejsce. Zanim powiem kto, to powiem jakie nagrody dostanie. Dostanie staż pracowni Nataszy Pawluszenko, bardzo cenna nagroda, oraz nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, czyli jest to pierwsza rata, zwolnienie z czesnego oraz maszyna do szycia. I nagrodę dostaje pani Katarzyna Kałuża. Pani Kasiu. Dziękuję Państwu i zapraszam na trzecią część pokazu. Poproszę wszystkich laureatów na środek do wspólnego zdjęcia. To Państwo wygraliście. Można nagrodzić jeszcze raz brawami, naprawdę. Prace były przecudowne. Gratulujemy jeszcze raz. Proszę Państwa, na zakończenie dzisiejszego wydarzenia zobaczymy pokaz kolekcji Wiosna-Lato naszego gościa specjalnego, pani Nataszy Pawluczenko. Pani Natasza Pawluczenko ukończyła Institute of Modern Knowledge. Aha, tego mi nie powiedzieliście. Dobrze, czyli nie mam wyjścia. Jest laureatką wielu nagród dla projektantów, między innymi w Düsseldorfie, Russian Silhouette, New Look Design. Otrzymała także polskiego Oscara mody New Look w roku 2005. Była wielokrotnym gościem polskiej edycji Fashion Week w Łodzi. Jej kolekcja Urban Fusion Jesień-zima 2011-2012 została wybrana najlepszym pokazem Alei Projektantów. We wrześniu 2012 roku dołączyła do grona wykładowców Via Moda Industrial Szkoła Wyższa w Warszawie. W nowym roku akademickim 2012-2013 poprowadzi autorskie zajęcia ze studentami. W styczniu tego roku ze swoją nową kolekcją Neo Couture zadebiutowała w Rzymie na Alta Roma, a w lipcu już jako pełnoprawny członek Alta Roma Alta Moda zaprezentuje się we włoskiej publiczności ponownie z najnowszą kolekcją Haute Couture Senses. Proszę Państwa, będą to cztery pokazy w jednym. Państwo zorientujecie się, w którym momencie kończy się jeden, a rozpoczyna następny. Pierwszy pokaz to CLR.
linia casualowa, składają się na nią t-shirty, tuniki, bluzy, spodnie, spódnice i sukienki. Wszystko bardzo młodzieżowe i nowoczesne. Często oversize'owe, w żywych kolorach, czerwony, niebieski, szary. Głównie z dzianiny. Występują też elementy skórzane, proste kroje. Wszystko zaprojektowane z myślą o codziennym użytku. Następna część druga to Neo Couture. Wersja sprzedażowa kolekcji Neo Couture. Uproszczone kroje i długości oraz mniejsza ilość zdobień i dodatków. Wykorzystane są najbardziej charakterystyczne fasony, wzory i kolory z kolekcji Neo. Połączenie tych dwóch kolekcji to z jednej strony próba pokazania bardzo ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych i dekonstrukcyjnych wykorzystywanych w obu kolekcjach, w tym autorskiej technologii projektantki oraz wielu możliwości zestawiania i formowania tych samych materiałów. Z drugiej zaś powrót projektantki do korzeni wysokiego krawiectwa, w którym najważniejszy jest kunszt i znajomość materii, nad którą pracuje. Następnie Neo Couture to kolekcja prezentująca kobietę wojownika. Dlatego punktem wyjścia dla wszystkich projektów była zbroja rycerska i próba przeniesienia jej elementów na wszystkie sylwetki. Wykorzystane zostały skóry, ręcznie robione elementy wełniane oraz jedwab, kolorystyka od czerni przez beż i ekri, po biel w kilku odcieniach. A na koniec Senses. Tym razem projektantka pokazuje kobietę lalkę. A każda z prezentowanych sylwetek zawiera w sobie kontrasty. Połączenie wełny z jedwabiem, skóry z koronką, delikatnych i ciężkich, ręcznie wykonanych elementów, dodatkowo podkreślona faktura, celowo niewykończone brzegi. Geometryczna prostota w połączeniu z pozornie chaotycznym sposobem przeszycia i wykonania poszczególnych elementów. Kolorystyka od bieli do czerni, a pomiędzy delikatne kremy, pudrowy róż oraz błękit. Każdy z tych kolorów występuje w kolekcji samodzielnie. To wszystko sprawia, że każdy z projektów zdaje się być jak u lalki. Za duży tak w formie, jak i w kształcie.
pani Natasza Pawluczenko i przepiękne kraty. Żory B Fashion Billy, miasto Żory. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, a partnerami Natasza Pawluczenko, Hermes 24, Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol, Salon Urody Delusz, Salon Fryzjerski Hermania, Atelier Fryzjerskie K&D, Salon Fryzjerski Revlon, Deichmann Obuwie, Hotel Kameleon, Edbox. Wydarzenie przygotowano przy współpracy z telewizją TVS. Patronat medialny objęły telewizja TVS, telewizja TVT, telewizja TV Żory, Radio SK, Radio Vanessa, Dziennik Zachodni, Gazeta Żorska, Tygodnik Regionalny Nowiny, portal naszemiasto.pl, portal jasnet.pl, portal żory24.pl, portal tużory.pl. Na noc z muzyką zapraszamy Państwa na ulicę Boryńską 7 do klubu Ambasada. Dziękujemy Państwu wszystkim za przybycie i zainteresowanie projektem. Mamy również nadzieję, że spotkamy się z Państwem w przyszłym roku. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Żory B Fashion. Ja dziękuję osobiście Państwu za ten wieczór i bardzo dziękuję Nataszy Pawluczenko za tę cudowną kreację.